stało? Wyobrażam sobie, co czujesz. Chciałabym cię zobaczyć. Gdzie jesteś? Zaraz tam będę, zgoda? Do zobaczenia, Loreno. Co to za mina? Był u mnie Julian. Po co? Zarzucił mi, że niewłaściwie prowadzę sprawę Lucrecji. Co było do przewidzenia? Wie, że ty mnie poprosiłeś. Dlaczego mu powiedziałeś? Nie pisałem ani słowa. Julian wie, że jej nie cierpisz i zrobisz wszystko, żeby ją zniszczyć. Tak, sam wyciągnął wnioski. Nigdy nie robiłam z tego tajemnicy. Ale mogłeś przynajmniej udawać. Moje relacje z Julianem są złe. Teraz będą jeszcze gorsze. Wielkie dzięki. Żałuję, że cię posłuchałem. Lucrecja sama by się pogrążyła, a tak wyszedłem na idiotę. Nie zwalaj winy na mnie. Jesteś dorosły i sam podejmujesz decyzje. Dokąd idziesz? Do byłej Juliana. Po co? Po co? Dziecko, które poroniła, było moim wnukiem. Co się stało? Odpowiedz mi. Jutro ją stąd zabiorą. Stanie przed sądem. Tu Rosario Córdoba. Musimy się spotkać. Trzeba załadować jak najwięcej skrzynek, żeby nie jeździć w kółko. Sprawdź te na górze, w razie czego je przestaw. Oczywiście, zajmę się tym. Powodzenia. Manuel, how are you doing? Czym mogę służyć? Niczym. Byłem w pobliżu, chciałem cię zobaczyć. Od dawna nie gadaliśmy. Nie jestem zainteresowany. Dumny jesteś. Nie możesz być miły dla ojca? Nie mam ojca. Dzięki Bogu nic nas nie łączy. Dzięki Bogu? Widać, czyim jesteś synem. Pracowitym i odpowiedzialnym jak ja. Julian Huerta dobrze zrobił, że cię zatrudnił. Jak ten dureń Carmelo mógł zaprzepaścić taki majątek? Niszczy pan owoce. Przepraszam, ale muszę już iść. Naprawdę jestem bardzo zajęty. Hej, wszystkie jabłka są na sprzedaż? Te i z Milagro. Trzeba je załadować do ciężarówki i wysłać jeszcze dzisiaj, stąd ten pośpiech. Ciekawe. Co on tu robi? Podobno chciał mnie zobaczyć. Przepraszam, zapomniałam, że... Nie musisz tego mówić. Jak Lucrecja? Julian twierdzi, że jest bardzo źle. Niemożliwe. Tak to wygląda. Nie wiem, co robić. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie wspomniałeś, jak Lorena straciła dziecko. Nie chciałem pogarszać sytuacji. Gorzej być nie może. Teraz rozumiem, dlaczego ojciec Lucrecji płakał w kościele. Podszedłbym do niego, sam nie wiem po co. No, nie wiem, po co.
Nie chcesz mieć z nim kontaktu? Po co? Nie wiem, czy jest moim ojcem. A jeśli jest? Wolę się nie zastanawiać. Cześć, to ja. Co słychać? Jak się czujesz? Po tym... sam wiesz. Bardzo dobrze. Ja też. Chciałabym do ciebie wpaść i pogadać w spokoju. Wczoraj przeszkodziła nam Blankita. Nie mieliśmy czasu. Jest u mnie mój brat. Zadzwonię później. Przesyłam ci buziaki. Kto to? Blankita. Tak miło mnie potraktowała. Nie dziwię się. Jest urocza. Serio? Dokąd poszedł tata? Udziela korepetycji. Dlaczego? Dlaczego? Dzień dobry. Kto ci to zrobił? Chodźcie ze mną. Otwórz. Gdzie ona jest? Gdzie Lorena? Przed chwilą tu była. Dziwne. Wrócę później. Skoro tu jestem, porozmawiam z tobą. O czym? O moim mężu. Przyczepiłaś się do niego jak rzep. Nadal mówisz o nim mąż? Przypomnieć ci, dlaczego cię wyrzucił? Dziękuję, to nie twoja sprawa. Pamiętaj, paniusiu, że wciąż jestem jego żoną. Nie mieszkamy razem, ale jesteśmy małżeństwem. Już niedługo. Nie możesz się doczekać, prawda? Pan Rodolfo jest interesujący, ale nie przeze mnie rozwodzi się z tobą. To oczywiste. Nie jesteś w jego typie. Dlatego wkrótce znajdzie sobie jakąś kobietę, która go doceni. Wtedy zrozumie, że zmarnował tyle lat z dziwką. Ty, suko, prawda boli. Jesteś żałosna. Już kończę. Gdzie moja córka? Nie martw się, czyta bajkę. Kto ci to zrobił? Ojciec Rocío. Podobno nie wiedziałaś, gdzie jest. Nie wiedziałam. Nagle ktoś zapukał. Otworzyłam. To był on. Czego chciał? Pieniędzy. Odmówiłam i wtedy zaczął mnie bić. Przy córce? Na szczęście jej nie było. Bawiła się z koleżanką. Gdy wróciła, on już wyszedł.
Zawiadom policję. Nie mogę. Zrobiłby krzywdę Rosji. Tego bym nie zniosła. Już lepiej się czujesz? Dzień dobry, co podać? Nic. Niezbyt dobrze. Po co pani zadzwoniła? Za daleko się posuwasz. Pani mi doradziła, żebym wykorzystała sytuację. Ale nie kosztem mojej córki. Chodzi mi tylko o sprawiedliwość.